No siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Biomutant. Oczywiście na starcie, jak to już monotonnie cały czas przypominam, cały czas mówię, że mamy nasz evencik do stycznia, który nazywa się Styczniowa Stuwa, w którym staramy się bić 100 subów. No i także dzisiaj dołączył do nas nowy subskrybent, więc dziękuję bardzo za suba czarny CZN Beats. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. No i zostało nam tak naprawdę jeszcze tylko 15 subskrypcji do osiągnięcia celu. Więc nie będę przedłużał i po prostu kontynuujmy naszą przygodę w grze Biomutant. Więc tak. Ja oczywiście muszę jeszcze tutaj zająć tą chwilę, żeby tu wszystko widzieć. Okej. Wszystko gra. No i dobra. Jak wiecie, staramy się wziąć i pozbyć ostatniego światożercy, tak, ostatniego bossa głównego z kampanii. No i tutaj mamy jeszcze zlecenie od naszego przyjaciela, który nam pomaga po prostu tworzyć broń specjalnie na tego światożercę, na tego puchcia. No i mamy kolejne zlecenie od niego, które jest: zapytaj skrzelka o gupoki. I cel znajduje się aż 700 metrów. I my niestety tutaj nie mamy żadnego transportu, więc po prostu przejdziemy tą odległość. Najprawdopodobniej już jesteśmy na końcówce gry, ale to dopiero jak skończymy grę, to będę miał do was prośbę, ankietę do wypełnienia oczywiście na naszej grupie facebookowej. Co robić dalej z tą grą? Nie zapominaj o przeszłości. Nie zapominaj. Wyciągaj z niej wnioski. No więc stąd praktycznie wychodzimy. My musimy wyjść z tego tutaj laboratorium. A tu co to jest? Bo tu jeszcze nie byliśmy. Tu są jakieś drzwi? A patrzcie, interakcja. To jest jakieś przejście z boku. Ale powiem wam, że on w fajnej rezydencji mieszka. Stąd będzie możliwość wyskoku? Jakaś jest. Ale czy my tu się załapiemy? No kurde. Oczywiście standardowo odcinek trwa pół godziny. Ja muszę wyjść stąd. O, a tu coś ma. Jakąś legendarną rzecz? Duży pakiet energii. Czepek. O! Pustoszytok. Taki słabszy od tego, co mamy. No, no i oczywiście jeszcze tej wolnej chwili przed nagraniem udało mi się lekko ulepszyć kombinezon naszego futrzaka. Więc no mam nadzieję, że w miarę szybko nam to dzisiaj pójdzie. I zobaczymy, czy dzisiaj w końcu będziemy się bić z naszym ostatnim bossem. No, wydaje mi się, że po trzech odcinkach, czy po dwóch odcinkach przygotowania w końcu dzisiaj będziemy mogli się zmierzyć z naszym głównym protagonistą. Protagonistą? To się tak mówi? Poczekajcie, protagonista. Z fińskich bajka chyba było, że protagonista. No dobra, protagonista. Och, ale już mamy tutaj jakąś walkę. Ja sobie z chęcią zawalczę. Tylko gdzie oni są? A tutaj! Broń też leciutko ulepszyłem, więc zobaczymy, czy będzie jakaś różnica w czasie walki. No ja widzę, że tu dużo tych... A, dużo przeciwników nie ma. No, powiedziałem w czas. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Bijmy, ja chcę wbić poziom tutaj maksymalny. O, mam 29 właśnie poziom. Obstawiałem, że maksymalny poziom tutaj to jest 30. Więc zobaczymy, czy będziemy mieli szansę. No, nie uciekaj. Idź po prostu ten level. Dobra, tu już kolejni załatwieni, tu też. Łupów żadnych nie było, a my musimy lecieć aż tam. Dobrze być na zewnątrz za dnia. Myślę, że po prostu tutaj brzegiem polecimy, tak będzie najszybciej. No bo nie ma co skakać po wodzie. No dobra, to w sumie nie musimy nawet zbierać, mam wystarczająco złomu. O, tu jest most, którego nikt nie kryje ku dziwota. O, myślałem, że to jacyś przeciwnicy będą. Dobra, a wiecie co? My jeszcze wejdziemy na ten nasz awansik. I przypiszemy kolejne cechy. I powiem wam tak. Zdrowia mamy sporo, tak? Jest tu coś, co wpływa na... Co się nazywa? Szanse na krytyk, okej. Charyzma. Bakterie. Barter. Nawet nie wiem, co to jest ten barter cały czas. Obrażenia w walce wręcz, no dość potężne mamy te obrażenia. Ja bym poszedł mimo wszystko w zdrowie. Zdrowie też mamy sporo.
A wiecie co? Pójdźmy w tą walkę wręcz. Róbmy większe obrażenia. No nie wiem, zobaczymy czy mi pomogły. Te punktów psionicznych i tak dalej już nie mam co korzystać, ale tu widzę, że od razu nam się przeciwnik zrespił. Więc zobaczymy, czy będziemy robić większe obrażenia. Mam ogólnie trochę zbyt głośną grę na mikrofonie ustawioną. Znaczy na słuchawkach. Więc jest strasznie głośno. Zaraz po skończeniu walki sobie ją lekko przyciszę. Bo wydaje mi się, że w ogóle nie słychać tego co mówię i też mogę sprawić wrażenie, że się drę do was przez mikrofon. Koniec? Do piachu. Dobra, masz tacy. No tam chyba jeszcze walczy. Tam są jakieś walki? Dobrze widzę? A no tu jest kolejna jakaś walka. I to naszych atakują. Nie ma takiego bicia, co to jest? No, jeżeli chodzi o wątek plemienny, no to wątek plemienny już wykonaliśmy. Czyli wszystkie plemiona podbiliśmy, co prawda na małym oszustwie skorzystaliśmy. Ale no, nie chce mi się 500 razy robić to samo. Sami widzieliście, że walki plemienne tak naprawdę polegały na tym samym. Dobra, jeszcze muszę trochę przyciszyć. O, teraz powinno być git. Git majonez. Tu jeszcze walczycie? No chodź. No i ogólnie są plany, co zrobić po skończeniu Biomutanta. I wy będziecie mieli oczywiście wpływ na to. Bo są dwie opcje, ale mówię, to dopiero o nich wspomnę, jak skończę główną fabułę, tak? Bo to jest bez sensu, teraz wam mówić, jeszcze nie wiadomo ile tak naprawdę nam wyjdzie odcinków z tego bossa. No mówię, no wydaje mi się, że to już powinien być ten odcinek, gdzie faktycznie będziemy z nim walczyć. Ewentualnie, jeżeli naprawdę mało zostanie, jeżeli zostanie sporo czasu, no to po prostu już będziemy walczyć z tym światożercą. Tu jest nasz oczywiście. Jeszcze 300 metrów, żaden znak do osikania, żeby móc się szybciej teleportować następnym razem. Nawet drogami jakimiś bocznymi lecimy. Zobaczymy, zapytaj Skrzelka o Gupoki. Tu coś jest. O. Może teraz tego nie potrzebujesz, ale później? Nie, biopunkty się przydadzą. To na pewno. To fabryka oparów, w której Toxanol produkował wachę. Szkoda czasu na to. Szczególnie, że tu nie ma dwóch czy tam trzech punktów, tylko no sami widzieliście, że tego jest sporo, więc pewnie do splądrowania, do eksploracji tego miejsca też by nam trochę czasu zajęło. Znaczy zajęłoby nam sporo czasu po prostu sprawdzanie tego wszystkiego. O, Skrzelek! Okej, jak się do ciebie ziomuś dostać? O, mogę osikać znak. Nice. Zobaczmy. Zobaczmy. Okej, okay, no tutaj. Zaakceptuj to miejsce i ciesz się nim, póki jeszcze istnieje. To witam cię, Skrzelku. Dom Skrzelka. Tulbodno. Płeś cieszy się z waszego spotkania. Widział wiele rzeczy wyrzuconych na jego miniaturowy brzeg, ale nic równie ekscytującego, co ty. Pływasz tym? Mówi, że urodził się, by pływać, ale teraz wszyscy tylko miotają się w mroku. Dopłynięcie w górę prądu do tego punktu w twojej przeszło-przyszłości musiało być bardzo trudne. W którą stronę jednak udasz się teraz? Z prądem czy wręcz przeciwnie? Przedzieranie się przez fale to szalenie trudne zadanie, ale nie uratujesz świata, jeśli łatwo dasz się spłukać. Tak czy siak, szkoda, że... Ja mam najebane w głowie, ale naprawdę, wydaje mi się, że czasami ci bohaterowie mają bardziej najebane niż ja. Uważa, że życie jest jak próba ujarzmiania fali. Musisz wybrać odpowiednią. Ale nie wiadomo, która jest idealna, dopóki już na niej nie jesteś. Lepiej śmigać na fali, niż pozwolić, by ta idealna przeszła ci koło nosa. Dobra, obydwie odpowiedzi są według mnie negatywne osobiście. Nie rozumiem ich gadania. To też osobiście, nie rozumiem ich gadania. Zastanawia się, kto by w ogóle chciał. Odpowiednia fala zabierze cię tam, gdzie chcesz się udać.
Uważa, że już śmignął na swojej ostatniej fali, ponieważ świat zbliża się ku końcowi. Jest ci niesamowicie wdzięczny za walkę z glutem. Nie może przełknąć, że jesteś z plemieniem jagnich. O Jezus. Czemu wy wszyscy macie do niego pretensje? Do tego plemienia? Z całym światem. To ich rzeczy. Twierdzi, że mają o wiele więcej niż potrzebują, a z tego powodu cierpi reszta świata. Ale nic nie jest równie ważne jak cieszenie się dniem, prawda? Nigdy nie pił z tego stawu, bo za dużo w nim paskudstwa. Nawet ryby przestały stąd pić, gdy fala zamieniła się w błocko, a skrzela zatkało powietrze. Zakłada, że drzewo życia też nie pije. No, to nie do końca prawda. Mówi, że jako drzewo nie potrafi nie pić, ale jest zmuszone pić truciznę. No dobra, no zatruwa drzewo życia. Twierdzi, że fala stała się trująca. Cokolwiek z niej czerpie, również się zatruwa. W tym drzewo życia. Jego przyjaciel Zium z jakiegoś powodu potrzebuje głupoków. No i jesteśmy w końcu na odpowiedniej drodze. Właściwy kierunek. Poproszę. Tutaj znajdziesz tylko martwe głupoki. Jest przekonany, że Ziumowi potrzebne są żywe. No, a przynajmniej nie nadgniłe. Jeśli udasz się w tamtą stronę, w końcu znajdziesz kawałek czystej fali, w którym złowisz parę głupoków. Potem możesz je zanieść Ziumowi. Wykorzystaj je, do czego będzie chciał. Dzięki za radę. Pomaganie tobie i Ziumowi podwójnie go uszczęśliwia. Znajdź grotę głupoków, okej. 600 metrów, daleko? Pokaż mi na mapie dokładnie. A to jest obok naszego plemienia. Forteca Piczów. No w tej fortecy nie byliśmy, bo wiecie jak zdobyliśmy tę fortecę. O Jezus, teraz muszę, aż muszę na drugi brzeg przelecieć. Ważne, że teraz tylko nie zginąć. Raz. Dwa. Dobra. W miarę się udało. Tu zaraz też się jakiś przeciwników spodziewam osobiście. Oczywiście, to by było zbyt proste, gdyby tu nikogo nie było. Tylko... O! No ja szukałem naszego wielkiego. Wow, 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 jak mnie lejesz. Chwilę pogadałem i już się wytrąciłem z tego, z walki. Z nurtu walki, a tu ten sznudel cały jest. A, jest. Standardowa taktyka, najpierw tych małych, a potem tego dużego. Jeszcze to jest ten z typowych skoczków, ja naprawdę nie lubię. No dawaj, no. Zostaje ładnie po dupie aktualnie. Jest, nie wiem, czy aż trzech nie podłapałem jednocześnie. No pij się. No jak oni mnie leją, co jest? Nawet nie wiem, że zrobiłem unik. O Jezu, dawaj. No dobra. Szybko. Okej, co? I ostatni nam został? Chyba tak. Ta nam nasza skakająca wybiórka. Czy... konik po... Boże. Czy świnka morska? Bardziej przypomina świnkę morską, a la szynszyn. Dawaj go. Dobra, wiecie co? Ja muszę chwilowo. Tak, żyćku sobie załadować, bo to tak nie będzie, że ja zginę. No przestań nie lać. I przestań tak skakać. Kurde, ile można? Nawet ja tak nie skaczę. Interakcja, co masz w środku ciekawego? Metalowy hen niedźwiedzia. Jest lepszy niż nasz. Niedźwiedziokłek. Tu mamy coś, ale my musimy lecieć tą... Oho!
A tak, Joya nie zmieniłem. Po raz pierwszy w Biomutancie ten Joy zaczyna świrować. Tu jeszcze mamy coś. Oczywiście nam się przyda. Wszystko, co jest związane z Żyćku. Pomiędzy drzewami. Dobra, chodźmy tu ścieżką. Stało nam jeszcze ile? Prawie 500 metrów. Co tutaj brzegiem na spokojnie przelecimy. Tu jest droga na szczęście. Polna, bo polna, ale droga, no. Tu nie ma co się czepiać. O. Spójrz tylko na ten elektroniczny złom. Dobre znalezisko. Czy dobre, to ja nie wiem, zobaczymy. Aha, czyli jednak to jest na wyspie drugiej. Czy możemy tu lądem lecieć? Ale to jest strasznie podejrzanie dużo przestrzeni, jakby ktoś tu na nas czekał. A jednak nie, dobra, zwracam honor. A już się bałem. Jeszcze będziemy musieli walczyć. Dobra. Znajdź grotę głupówków. Głupoków. Okej. Okay. O, jest. Kolejny szynszyl. Dobra, wiecie co? Nie chcę mi się z nimi walczyć, naprawdę. To głupoko grota. Oni mnie dalej gonią? Oni nie chcą tam walczą ze sobą. Ja idę do tej groty całej. Nie ma tu okien, przez które można by spojrzeć w niebo. No dobra, to jest zły pomysł. O, to jest... W sumie nie jest głęboko, więc mógłbym tak walczyć. Chociaż czy walka z nim ma jakikolwiek sens? Raczej nie, wydaje mi się, że osobiście nie ma, więc możemy lecieć od razu. Interakcje. No, znajdź sposób na obniżenie poziomu wody. Okej, okay. A to szybko zjechaliśmy, a myślałem, że to jeszcze nie to. Okej, okay. No tu jest dość głęboko, bym powiedział. A my tam musimy się udać, tu są drzwi. Pewnie znowu jakaś zagadka będzie do rozwiązania. Oczywiście. Wow, i to nawet fajnie to wygląda, wam powiem. No. A my tu jeszcze pozbierajmy, co mamy do dyspozycji. O. Tu jakieś rzeczy. Tu coś jeszcze jest? Chyba nie. Dobra. No dobra, jest dość skomplikowane, bo... Tak. Tak. Staram się, żeby nam ruchu wystarczyło. Okej. Okay. Nawet poszło. Dobra, będą teraz zasysać wodę. Złapanie głupoków, czyli to w sumie to już jest tyle. A i te głupoki to są te ryby tutaj, tak? Jeden, dwa, trzy. No. Cztery. Muszę czekać, aż one podskoczą. No skacz. Mamy wszystko. Znajdź wyjście. Dobra. Ale mnie to bardziej interesuje. Okej. Okay. Co? Ja muszę tędy się przebić, ta? Dobra, to zmieniamy na chwilę naszą broń. Gdzie jest nasza... O, jest. Nasza potężna pięść. Cyk. Jeszcze raz. Dobra. Musimy teraz zmienić na z tą broń, co mieliśmy. Ogień. I piorun. Tak, ogień i piorun. Chyba tu jeszcze możemy znaleźć ten właśnie. Co oni nam każą szukać. Coś legendarnego poleciało. Na tym etapie gry to już same legendarne rzeczy pewnie będą lecieć. Ouu. To ciekawe. Nie otwiera się. Czy też musimy otworzyć jakimś sposobem? O, tu jest jeszcze skrzynka. Poczekuj. Same legendarne rzeczy. No ale mówię, no na tym etapie gry to już nie ma czego innego oczekiwać, nie?
tutaj. O, dobra. Naszym łomem. Przeciwników nie ma. O, apteczka. Żyćku na pewno się przyda. Duży pakiet energii. Akurat nie myślałem o tym, ale już dobra. To będziemy rozwiązywać światło zaraz. Wręcz oślepia. O, reliktochwyt. Rękojeść. Duże ostrze. Ale dwuręczne niestety. Okej, śniub. Ryta kolba. Coś jeszcze tu jest do otwarcia? No niestety nie. Czy idziemy teraz tym mechanizmem? To już jest skomplikowane, wam powiem osobiście, tak? Okej, czyli to muszę teraz ustawić. To jest dobrze ustawione. To tak. To tak. Teraz pytanie. Muszę się przybliżyć. To będzie tak? Okej. Dobra, już musiałem się przybliżyć, bo myślałem, że nie widzę tego, nie? Się okazało, że wszystko było okej. Dobra, wyłączyliśmy nasze prądy powietrzne, nasze ala tornado. Dobra, i skakujemy. Obszar swobodnego spadania. Wow, jo, jeszcze raz. Dobra, a ja bym chciał osobiście jeszcze tutaj posprawdzać, bo tu mi się wydaje, że też coś było. Jednak nie. Dobra. Lecieliśmy w takim razie. Wyłamujemy drzwi. I tu coś jeszcze nas będzie czekać. Ja bym chciał i tak zebrać wszystko w miarę. O, to tu. To też już mamy zebrane. Tu jest nasza wodaju. Dobrze, że mamy w sumie ślizgosiupnie. Tak, ale tam na każą przejść z jakiegoś powodu. Kolejny mechanizm do rozwiązania. Czy one nie są tak samo ustawione? Jeszcze parę ruchów w lewo. Dobrze je wykorzystać. W lewo, tylko w prawo, no. Co ty mnie tu w błąd wprowadzasz? Okej, grotę otworzyliśmy, więc mamy jakieś wyjście. Pytanie, gdzie to nas dokładnie wywali? Co jest jeszcze za zielomat? No, co możesz skradać się do woli? Żadnego zielomatu nie widziałem, może jeszcze będziemy mieli... Chociaż... Czekajcie, bo my stąd przyszliśmy. Aha, dobra, to nas nie prowadziło akurat tutaj. Musieliśmy i tak tutaj iść. Tu już wszystko otworzyliśmy. I tu jest, o Jezus, już widzę te potwory. Nie, tutaj akurat nie chcę iść. Tu coś jeszcze mieliśmy do zebrania? Chyba jednak nie. O, tutaj te mobki są. No dobra, tego zielomatu nie zbierzemy. Ale wychodzimy tędy. No i wracamy do tego naszego ziuma. Kurde, wziął i bym zaryzykował. Tam jest w sumie brzeg. Więc stamtąd zaryzykuję dopiero. O tak. I ślizgosiupnie po prostu wezmę. Jak nie możesz. No, ślizgosiupnie już. No, a czemu ja nie mogę tu przywołać ślizgosiupni? Dobra, czyli musimy jednak przyjść z buta. No to jest chore, że ja nie mogę ślizgosiupni skorzystać. Naprawdę. No dobra, no polecimy brzegiem, no. Nie wiem, po co ta ślizgosiupnia, tylko na jeziora? No tu jest tak jakby wyjście na ocean. Coś do mnie wali. Czy oni się tu jeszcze biją? Tu się wcześniej bili, nie?
Okej. Właśnie, nie mam jakiejś bliższej tepki do niego. Po co ja mam się męczyć? No oczywiście, że ja mam tepkę. Dobra. Szybka podróż, nie będziemy tracić na to czasu. No i dobra, wracamy do Ziuma. To opowieść o bohaterze. Opowieść o bohaterze. Już na szczęście na pamięć znamy zejście do niego. O Jezus, już Joy nie wariuj, już przestań. Jeszcze trochę. Bo wypłaci cię kupię. Dobra, Ziumuś. Mamy. Tyle głupoków powinno wystarczyć, by zapewnić ośmionogowi niewyczerpany zapas amunicji. Jest zaskoczony, że puchciomętniak był w stanie wstrzymać oddech na tak długo. No i teraz retrospekcja, jak on wygląda, no, standardowo. O, taki żółw trochę. No, taki żółwik. To kolejny dowód na zmiany ewolucyjne, wywołane skażeniem przez toksanol. Nieniepokojony przez nikogo puchciomętniak mógł swobodnie podgryzać korzeń drzewa pod powierzchnią fali. Oznacza to, że północno-zachodni korzeń został nadwyrężony dużo bardziej niż pozostałe. No to logiczne, bo najdłużej nam zajęło dojście do niego. Ma pewność, że jest jeszcze sporo czasu, by stawić czoła puchciowi mętniakowi. Martwi się jednak, czy świat przetrwa dostatecznie długo, nawet jeśli uda ci się powstrzymać światożerców. Okej, okay, i co, już lecimy? No dobra, moi drodzy, to wydaje mi się, że... Pływamy pod wodą, Boże, jakie to jest chore. Okej. A ja mogę stąd wyskoczyć? Ej. Wiecie co? O Jezus. No wyskocz! Czemu nie możesz wyskoczyć? Muszę zrobić na razie interakcję, no. Okej. Wiecie co? Ja zakończę odcinek tutaj, no i dopiero w następnym odcinku się zmierzymy z tym puchcia mętniakiem. No to tak. Jeżeli oczywiście odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba na kanale, pamiętajcie, że cały czas trwa ten event, styczniowa stufa, gdzie staramy się do stycznia wbić 100 subskrypcji, no i zapraszam was także na naszego fanpage'a na Facebooku, gdzie tam po prostu większość informacji jest przeze mnie wrzucanych, jakichś ważnych zmian i tym podobne. Ja się na razie z wami żegnam, nara!